Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować malowanie jabłka, ale pomyślałam sobie, że być może nie wiecie, jak narysować to jabłko, a to jest bardzo ważne. Dlatego idąc tym torem myśli, wydaje mi się, że najpierw powinniśmy się nauczyć rysować jabłko, a żeby nauczyć się rysować jabłko, musimy się nauczyć rysować kulę. A żeby nauczyć się rysować kulę, musimy nauczyć się narysować światło-odcień na tej kuli. I w tym Wam dzisiaj pomogę, pokażę Wam, jak rysować okrągłe przedmioty, jak rysować na nich światło-cień. Zapraszam. Być może to ćwiczenie będzie Wam się wydawało trywialne, ale ważne by było, abyście zrobili je dokładnie i parę razy. Między dwie kreski wprowadzimy taki szlaczek, co jest ważne w tym ćwiczeniu. Ważne są tutaj te punkty, które są ładnymi łukami. To będzie nam potrzebne na późniejszym etapie pracy. Na początek może to wychodzić nieco tak, to jest niedobrze lub się troszkę nam krzywić. Próbujemy parę razy, aż dojdziemy do wprawy i nasze łuki będą bardzo staranne. Zróbcie sobie pauzę i poćwiczcie przez chwilę. Teraz Wam zaprezentuję drugie ćwiczenie, nieco bardziej skomplikowane, ale chciałabym, żebyście je wykonali z dużą starannością. A mianowicie zrobimy taką sprężynkę, gdzie to są linie, które będziemy przesuwać, a te linie muszą być do siebie równoległe. Znowu ważne jest to miejsce, żebyśmy docierali do linii. Świetnie. Zmienię narzędzie na ołówek i jeszcze raz to powtórzę, przyciskając tylko te linie równoległe mocniej. Czy zauważyliście, że dzięki takiemu prowadzeniu linii udało nam się zasugerować kształt tego przedmiotu, że on jest okrągły? To taki wstęp do rysowania wszystkich innych przedmiotów, które są przedmiotami okrągłymi. Teraz przejdziemy do kolejnego rysunku kuli. Najlepiej wziąć sobie jakiś przedmiot, który jest okrągły, żeby się już tym specjalnie nie przejmować. I spróbujmy wprowadzić naszą sprężynkę w tą kulę. Przesuwamy równoległa. Przesuwamy, równoległa, przesuwamy, równoległa, przesuwamy, równoległa, przesuwamy, równoległa. I teraz dla wzmocnienia podkreślę te Co tu jest ważne? Tu są ważne te końce, że nie kończą się tak, na ostro, tylko kończą się ładnym łukiem. I dzięki temu, zobaczcie, mamy już poczucie, że to jest kula, tylko dzięki tej sprężynce. I w tym momencie już po tamtym rysunku możemy szybko tutaj sobie tą kulę uzupełnić i będziemy wiedzieć, że mamy już zasugerowany trzeci wymiar. To samo na przykład z kształtem szklanki. Wprowadzimy tutaj tą naszą sprężynkę. To jest ważne miejsce, tu i tutaj. Tak. W tym momencie też już mamy zaznaczoną trójwymiar tej szklanki. Będziemy nad tym pracować, jeśli chodzi później o światłocień. Czy na przykład możemy sobie jakikolwiek dowolny kształt w tym momencie robić w ten sam sposób, wprowadzając tutaj tą sprężynkę. Oczywiście to jest nasz szkic, chodzi tylko o zasadę. Powoduje to, że nie będziemy mieć już z żadnym przedmiotem okrągłym, nie będziemy mieli żadnego problemu, żeby go zasugerować na powierzchni jednak płaskiej, że to jest trzeci wymiar. W następnych zajęciach pokażę Wam, jak rozpocząć pracę nad światłocieniem nad tymi przedmiotami.